Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. To znowu my. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj tutaj z Tomkiem Nowackim, z Jackiem Jerzakiem. I Michał Jotko, prowadzący. Zawsze głos z tamtej strony, także dzisiaj jest z nami na wizji. Tak jest. Jesteśmy tutaj po to, żeby trochę podsumować nasz remont łazienki, który widzieliście już zapewne w naszych filmach. Była to łazienka w bloku z wielkiej płyty, gdzie tak naprawdę dokonaliśmy przedużej zmiany, bo wydłużyliśmy całą łazienkę, zmieniliśmy całą instalację, tak naprawdę hydraulika, elektryka plus wentylacja, to było też zmienione, plus nowe meble, nowe pralki i wszystkie inne sprzęty. My chcieliśmy się dzisiaj z wami podzielić troszeczkę tym, co było, jak było, co w rzeczywistości się udało zrobić, czego nie. A co nas zaskoczyło? A co nas zaskoczyło? Właśnie. Troszkę przeciągnęło, troszkę. Metamorfoza duża, tak? No. Tak. Trochę powie wam Tomek o tym, co zrobiliśmy ze strony, że tak powiem, wyburzania, wyklejania i hidrauliki, tak jak wspomniałem wcześniej. Jacek już ma przygotowane pewnie zestawienie, jak to wyglądało. No i powiemy wam, co jeszcze można byłoby zmienić tak naprawdę, zdobywając to doświadczenie, które zdobyliśmy na tej budowie, tak? Więc wyburzanie, wyrzucanie... No tak, no tak jak widzieliście na filmie, duża część gruzu została wyniesiona, tak, no bo... Była jakieś do pomocy coś. Tak, kilka mieliśmy ekipę do pomocy, dwóch kolegów z tego szóstego piętra windą zwróciło nam to wszystko na dół. No, praktycznie 3 metry sześcienne, tak. pełne 3 metry sześcienne tego gruzu, żeśmy wynieśli. Całe szczęście, że jakieś wanny, nie wanny, tu znikały baterie, panowie tam z łokami przejechali, zabrali. A, to szybciej znikało? Tak. Gruzu nie wiem. Przy tej instalacji to mi coś wiem, że ostatni wizek mimo wszystko było, że... Tak, sama instalacja już była naprawdę w opłakanym stanie, już to był, ona była zabudowana pod płytkami, jakimiś tam wcześniejszymi zabudowami, tak, no i tu już naprawdę tak te rury były przekorodowane, że to już... Podwody, tak? Tak, to instalacja wodna już była naprawdę w złym stanie, to już praktycznie ostatni rok. Czyli w porę. Tak. Metamorfoza. Przy pionach też wspominałeś o tym, że były złe... Czy piony wyglądały bardzo ładnie na samym początku, tak? No bo wydawało się, że to jest nowa instalacja na plastiku już zrobiona, ale po zakręceniu tych głównych zaworów no okazało się, że niestety one przepuszczają. No i musieliśmy tutaj wspomóc się jakby ekipą ze spółdzielni, tak? No to było tylko oni mogą w tych pionach tam sobie zmieniać. Nie możemy sobie iść tam gdzieś do pionu. Nie możemy ingerować sami. Tak. No ale dość sprawnie to nam załatwili i po prostu te zawody. No tu w sumie ten jeden dzień obsługi też był, tak? Tego przesunięcia czasu, bo oni byli wezwani tak do odcięcia grzejnika. Dodatkowo jeszcze musieli wymienić nam te zawody, tak? No sam grzejnik też, tak jak widzieliście na filmie, no wisiał dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz jest wejście pod prysznic, tak? Czy do kabiny prysznicowej. No i tutaj też bardzo sprawnie to załatwione, bo cała operacja trwała, nie wiem, godzinę, półtorej maksymalnie. Tak, przyjechali, zamrozili rurę i tutaj, nie wiem, możemy dodać, że można to zrobić nawet jeżeli chodzi jeszcze cała instalacja, czyli jest jeszcze sezon grzewczy, też nie ma żadnego problemu, żeby gdzieś sobie wymienić grzejnik. Czyli musimy pamiętać, że przy takiej inwestycji w bloku, na przykład właśnie starym, z wielkiej płyty, musimy pamiętać, żeby wcześniej jednak zgłosić się do spółdzielni. No tak, bo mają przyspieszy, na tym straciliśmy jeden dzień tak naprawdę. No tak naprawdę no, można by tak to przyjąć. Tak. Czyli co, warto pamiętać, że ten remont, wymiana grzejników, czy odcięcie jakiejś tam instalacji, co on musi być zawsze też robiona w okresie, kiedy nie grzeje, tak. Tam miasto, tak, można to robić po prostu na tym... Określa się mogą, także pamiętajcie, żeby się zgłosić do administracji, do wspólnoty, jeżeli to jest wspólnota mieszkaniowa, zgłosić się, poprosić o kontakt do hydraulika. Hydraulik wcześniej mówił, tak, przyjedzie, zrobi, zamrożą te rurki, tak jak to się dobrze, tak się mówi. Zamrażają rurki w okresie czy zimowym, czy letnim mogą to zrobić. Tak, całą instalację tak naprawdę przenieść tam, gdzie... My jeszcze pamiętam, że przecież kupowaliśmy zawody, to później oddaliśmy, bo się okazało, że jednak te główne były dobre, które tam do zawodów, no do tych zawodomierzy, tak? Nie trzeba było tego wymieniać, tylko potrzebne było po prostu dojście do tej instalacji.
Jakieś tam jeszcze były z elektryką? Nie, z elektryką nie było żadnych przygód. Z elektryką nie było przygód, wymienione po prostu, przeniesione gniazdka w odpowiednie miejsca, no bo... oświetlenie zmienione na LED-owe, także no bo zmieniła nam się całkowicie struktura jakby tej łazienki. Te punkty świetne, które były wcześniej, no zupełnie tam nie pasowały. Powiedz mi, punkty świetne, a co udało Wam się zrobić z sufitem? Bo pamiętamy, że tam była różnica na tym suficie. Różnica poziomów była praktycznie 8 cm, tak, między starym modułem łazienkowym, a modułem toalety. Zrobiliśmy po prostu sufit podwieszany tradycyjny na stelażu, zielona płyta. Okablowanie schowaliśmy sobie pod płytą do tego. Lampy LED-owe. Ciekawe jeszcze jedna rzecz była z wentylacją, bo wreszcie wyburzyli ściany. Tak, były kratki, stare kratki wentylacyjne były pomiędzy tymi dwoma ściankami, tak, czyli moduł łazienka i moduł toaleta, były zwykłe takie krateczki zamontowane, a cały ciąg kominowy był w toalecie. Tak, czyli tak naprawdę łazienka, toaleta miała super wentylację, tak, no bo ten ciąg kominowy, wiadomo, no jest, ten blok jest bardzo wysoki, no to nie potrzeba nawet tam elektrycznego wspomagania, tak, tylko sama grawitacja zrobiła swoje. Tak ta łazienka już tak średnio pewnie tam działa. Ale przynajmniej teraz wyciągnie, tak, tam 15 piętro, bo to też warto zwrócić uwagę. Tak? 15 piętro, 8 bloku. To tak samo dotyczy się też sytuacji z gruzikiem, bo padają czasami pytania, dlaczego nie był wpuszczony niżej. No. Ten cały pion jest trójnik tak podłączony, że po prostu nie można tego wymieniać, odcinać. Tak? Tam potwierdzili ci panowie. Tak, ci panowie ze spółdzielni, którzy wymieniają nam te zawody, że no, nie da się rozpiąć tego pionu. To jest naprawdę poważna praca i to bez... Tak, to jest nawet bez ich zgody, no nie wolno nam czegoś takiego zrobić. Czyli podłączamy się po prostu w istniejące podejście jedyna opcja to jest na ostatnim piętrze, tak? No bo tam, tam nikt na głowę nam już nie zrzuci nic nieczystości. Także zostanę przy tym. Dokładnie. Czyli dobrze wybrał, żeby się na płytkowo, że tak powiem, na płytkowo. Znaczy, no tam była jedyna możliwość, tam był zastosowany grodzik Wall Smart 3S, dodatkowo z siedliskiem. Z tym siedliskiem też tam troszkę przerabialiście, skracaliście. Tak, troszkę było zmodyfikowane, no bo wyszła nam troszkę grubsza ściana z racji tego, żeby zamaskować te rury, które zostały po starym ogrzewaniu. Tak, musieliśmy przesunąć ściankę o 4 cm, tak, czyli z automatu też nie chcieliśmy też tego siedliska mocno wyciągać w stronę grodzika, żeby tego miejsca tam było jak najwięcej. Troszeczkę skróciliśmy i wyszło. Tam takich różnych rozmowach wyszło to, że nad siedliskiem można było zasuwać jakąś półkę, tak. Schować to właśnie. Właśnie to chciałem powiedzieć, że jesteśmy, słuchajcie, doświadczenie, że mimo, że mamy zastosowane tam siedzisko właśnie, które ułatwia, że tak powiem, można sobie usiąść, zrelaksować się, jeżeli ktoś lubi spędzać czas pod prysznicem, mamy sam prysznic, tak, a nie wannę, tak jak było to do tej pory, to jeszcze mogliśmy zastosować doświadczenie takie, że mogliśmy zastosować tą półkę wnękową, której można było wtedy zrobić wszystko, kłaść szampon, jakiś płyn do kąpieli i tak dalej. Także to jest taka... Tak naprawdę można to jeszcze powiedzieć osobą, tak naprawdę można to nawet zrobić, nie wiem, bo w wykorzystaniu go tutaj... Tam ściągły było starcie, gdyby wystawiać drzwi, tak, bo tam ta ścieżnica została od wejścia do toalety, można było po prostu tą płytą wyjechać troszkę do przodu, zrobić wnękę wpuszczoną. To też doświadczenie takie, że udało się zbić ten żelbet w takim razie, bo myśleliśmy, że będzie bardzo ciężko. Okazało się, że było bardzo ciężko, ale na tyle ciężko, że można właśnie przebić się kawałek 5 cm więcej. Tak. A można było wtedy zamówić drzwi 80. Drzwi 80, że można było cały ten narożnik, który pokazywaliśmy Wam, to miejsce takie, gdzie było to spawanie, tak, te blachy. No łączące te kabiny. Cały ten słupek można było rozbić, nawet rozmawialiśmy z jednym wykonawcą, bo przyszedł do nas zobaczyć, czy wykuwamy cały ten moduł, czy tylko jego część, że no jest to do zrobienia i można było
Pamiętajcie, jak będziecie mieli łazienkę w bloku z wielkiej płyty i będzie żebrak, to zawołajcie Tomka, przyjdzie wam to wymienię. Tak. Bo już wie, że teraz jest lekko. Ale to, co jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Dlaczego 80-ki, a nie 70? My mieliśmy zamówione 75-ki. Mieliśmy zamówione, tak? Dlatego też tak Tomek mówił. Poza tym myśleliśmy, że będzie ciężko. No wyszło, że dałoby się to zrobić. Natomiast to, co Filip powiedział, no chciał, ponieważ było to mieszkanie, jest mieszkanie babci, gdzie no wchodzenie i do wanny, wychodzenie z wanny utrudniało już w tym wieku. I do czego zmierzam? Do tego, żebyśmy zastosowali 80. No to Jacek to może więcej. Tak, znaczy tam generalnie wcześniej drzwi były 70, więc węższe. Zastosowaliśmy 75, zrobione pod wymiar, że otwierają się na zewnątrz, skrzydło nie zawierają tej grubości. Można tam wejść z jakimś chodzikiem, balkonikiem, czy w przypadku jakiejś tam kontuzji. Natomiast warto mieć to na uwadze, że można to poszerzyć na te 80 i spokojnie można też tam wjechać z jakimś tam wąskim wózkiem, tak? Bo jest to miejsce, co Tomek mówił, że możemy po prostu tą ościeżnicę jakby zastosować w tej konstrukcji. Tak, w samej tej konstrukcji, że ona nam się schowała. Tego ościeżnica była aluminiowa, no tak jak widzieliście na filmie, bardzo ładnie można obłożyć płyteczką i ona nam się chowa i też jakby jest, może być częścią konstrukcyjną samego tego narożnika, tak? Mm-hmm. No bo to jest jakieś tam to aluminium. No generalnie efekt końcowy porażający. Z tego co wiem, to przychodzą tam znajome do pani Wesztu. Też tak słyszałem. I pytają o numer do Tomka. Tak. To ta jedna pani, tak żartobliwie mówiąc, to ta jedna pani, która mieliśmy sytuację przy wyburzaniu, gdzie po prostu godzinie na 13, 14 już ktoś sąsiadów nie wytrzymał. Ale na drugi dzień pani już chciała numer tutaj do wykonawców umówić się na przyszły remont. Także nie zawsze to coś złego tam wychodzi nam z tej demonki. Tomek, mieliśmy wyburzanie, mieliśmy hydraulikę, gdzie musimy się złożyć do spółdzielni wcześniej, mieliśmy elektrykę, mieliśmy wentylację, drzwi. A jak układamy płytki? Płytki tak jak płytki, tak? Mamy z hydraulikę i kleimy. No to słowiana cegiełka. A to cegiełka. Już wiem, co chcecie zrobić, tak? Możemy tutaj puścimy kawałek bez cenzury. Także jak ktoś was będzie nagrywał, uważajcie, co mówicie, bo zawsze gdzieś. Zobaczcie sami. Bez cenzury coś tam puszczą, ale ani co, wdzięczę mi się kiedyś. To zobaczcie. No to zróbmy tu cegiełkę. Tu cegiełkę i tu cegiełkę. Czyli mielibyśmy tu narożnik cegiełkowy. Tylko jaka to jest cegiełka? No tu ma. Biała 10 tu, na... Weź pokaż tą cegiełkę. Na 20. Nie mów mi, że tak fazowana. Tak. No i właśnie tak ładnie się nagrywało. Chyba cały misterny plan poszedł w p***u. Dlatego nie chcę jej dawać tam. Widzisz? To nawet na 10, to na 7. Ja 7, no. Ja. I zaczynają się schody. I jak leżymy to? Chyba teraz maszyna na wodę, chyba zacinę. Jak poskładać te narożniki? My musimy zrobić tutaj. Tomek, albo tak zbudować ściany, żeby to, wiesz, poszło. Tutaj możemy zrobić tylko w ten sposób, że oddajemy na jedno. Tak. Dokładnie tak. 20 cm. Dokładnie tak. Tu wyciąć do ścieżnicy, to zobacz. Pasek jakiś. Zobacz. Nawet z takiej zwykłej. Tu dać. Nie. Tu dać cały pasek tych, żeby poszło po całości. Okej. Mam nadzieję, że się podobało. Jak widzicie, to nie wszystko łatwo idzie i za kulisami jest zupełnie inaczej niż to, co później rzeczywiście. Jak to na budowie? No nie ma się co oszukiwać. Czasami po prostu w pewnym momencie zmęczenie inne wypuszczają, ale efekt jest piorunujący. Finalnie jest super. Słuchajcie, ja przygotowałem taki mały, skrócony w sumie kosztorys jakby materiałów, tak? Bo tutaj o roboczo godzinach, tam o kosztach typowo. No tak, no to nie będziemy mówić, bo każdy ma gdzieś tam swoje stawki, każdy ma różne województwo. Ile dni w końcu wyszło, tak? Przynajmniej na wnioski może być. Tak, no, ceny nie myślę, że jakbym liczył na jednego, to jest około 17 dniówek, tak? Czy na to policzyć. Czyli robiliście we dwóch? Robiliśmy we dwójkę, mieliśmy osobą do pomocy, do wynoszenia tych wszystkich wanny i tak dalej.
te wszystkie śmieci, które zajęło się wam we dwóch, ile wam zajęło? 9 dni, można powiedzieć? No takie niecałe 9 dni. 8 dni, no to można przyjąć te 8 dni, to jest bez tej, powiedzmy, tam niespodzianki, czy jakiejś zaplanowanej wcześniej no sytuacji. No i bez jeżdżenia po materiały. No tak? I tutaj materiały. To jest też no, bardzo ważne, żeby sobie też ustawić, bo jeżdżenie po materiał jeszcze jak gdyby samemu, to jest moim zdaniem w tej chwili odrywanie się od pracy. I tak naprawdę ucieka nam kolejna dniówka, jak nie dwie, na samo zebranie i dostarczenie tych wszystkich materiałów, które są potrzebne. Pamiętajcie zatem, żeby współpracować z fajnymi hurtowniami, które wykonacie maila, telefon i ktoś wam to po prostu wszystko złoży, dowiezie na budowę i tak naprawdę zajmie tylko rozpakowanie. Tak, no to jest dosyć ważne. Słuchajcie, no z materiałów to podsumujemy może. Brodzik Wall Smart, tak, 3S mieliśmy, około tam 1500 zł, to kwestia wymiarów. Siedzisko do skręcenia około 400 zł. Płyty Wimblate poszło tam, Tomek, mówiłeś około 7, 8, 12, 2. I piątka, trójka chyba. No to powiedzmy 1500 zł, to też w zależności od grubości tych płyt. Wimolaski, czyli hydroizolacja taśmy, to też gdzieś tam 16 kg poszukiwane miałem modelko. Takie maksymalnie. Około 300 zł to można przyjąć. Kleje, fugi, jakieś tam silikony. Na S1 tam kleiliście, tak, fuga. Tak jak jest jak na filmie było pokazane, tak? Na S1, czy nie, fuga cementowa, cała fuga, czy tam jakieś około 500 zł. Więc tych takich materiałów stricte budowlanych, powiedzmy, czyli 4200 wychodzi nam tutaj tak zaokrąglają. Czyli około 4200 zł mamy siedzisko Wall Smart, tak, 3S. Tak. Mamy do tego, przepraszam, to był Brodzik Wall Smart, siedzisko zlecenia samemu. Płyty budowlane Wimplate, tak. Do tego mieliśmy. Wimolastik, pamiętajcie, Wimolastik, jak hydroizolacja dwuskładnikowa, zaprawa hydroizolacyjna również nadaje się do wewnątrz, nie tylko na zewnątrz. Oczywiście jest przeznaczona przede wszystkim na zewnątrz, ale do wewnątrz, jak widać, znaczy, natrysków, czyli do jakby natrysku musi być, tak, podłoga. Tak, przyjmijmy, że to jest stałe obciążenie wolne, czyli no, ja preferuję i jakby tutaj zalecam, żeby jednak stosować tą hydroizację. Dalej, tu mamy dalej mamy kleje, czyli Superflex S1, tak? No i fugę naszą najnowszą, fugę Off-White Plus. Czyli materiały budowlane mamy około 4200 zł. Podają takie ceny normalne, jakieś tam katalogowe, powiedzmy. Materiały instalacyjne, rurki do sklejania, tak, dogrzewane, kanalizacyjne, setki, pięćdziesiątki, kolanka, jakieś tam uchwyty, no to wszystko, co tam podchodzi, zawody pod baterie. Tam wyszło około 800 zł z tymi samymi materiałami. Jeszcze drobna elektryka, czyli tam przewody, wostki, jakieś inne elementy do tej elektryki, to jest około 200 zł, więc tutaj 1000 zł można na te takie materiały, których też nie widać, tak? No i później to, co zostaje, to co zostało Michał, cały dzień nam zajął, tak? Jeden objeżdżanie, armatura, bateria pod prysznic z słuchawką, z taką deszczownicą, stelaż do WC, kupiliśmy od razu to w komplecie z miską. Inwestor zawsze na nasz, tak powiem. Gdzieś po części tam wcześniej inwestor sobie kupuje, tak? Chyba, że nam to zleci, no to wtedy wiadomo. W tym przypadku my to zrobiliśmy. Tak, ale warto by to zrobić sobie wcześniej, bo wiemy tak naprawdę wymiary. Szafka po wiszącą pod umywalkę 60, pralka była 60, zostało miejsce na WC ze stelażem, więc tak naprawdę też te materiały, jeżeli inwestor sobie przygotuje wcześniej, no to już wykonawca nie musi tam tego kupować, ma to na miejscu, tak? Ale jeszcze wracając do tych kosztów, no to szafka tam około 400 zł, ten stelaż udało nam się kupić z tym kompletem 800 zł, no i drzwi do kabiny prysznicowej 70, też dosyć dobrej ceny, tam 800 zł kupiliśmy, więc całość tutaj się zamknęła 2,5 tysiąca. Do tego doszły tam już później lampy na sufit, jakieś oświetlenie, tak, kratki wentylacyjne 300 zł.
Drzwi sekret, to co Tomek mówił, z ukrytą ościeżnicą, tam był model Sandra plus 70 do malowania. 75. 75, około 1500 zł. No i płytki, sławetne płytki, ale tutaj też my kupiliśmy tylko na podłogę już cegiełka nieszczęsna. Tutaj to myślę, że po pierwsze jest nieszczęsne. Dobra, dobra. I to, że źle się układa, jasne te płytki, tylko to było takie lekkie zaskoczenie, no bo tempo, a to nagle ops. Znaczy było obawa, że trzeba będzie je fazować, tak? A tak. Wyszło po prostu, wybrnęliście z tej sytuacji. Więc słuchajcie, tak, wyszło na około za płytki wyszło około 3000, a to też trzeba powiedzieć, Kwestia gustu i kwestia materiału. Tak, wiecie, że materiał można kupić za 3000, można kupić za 5000, za 7. Tak, czyli jaki format zastosować i też będzie to ładnie wyglądało. No, wielki format, czy też w nowym naszym laminacie wielkoformatowym, który kiedyś wam pokażemy, ale to już nie jest niespodzianki mamy, także... Czyli materiałowo nawet z gruzem, tak? No bo tutaj te koszty też można policzyć, około 500 zł tam za ten jeden murek było chyba 150, 250 było za ten duży 2 metry sześcienne, plus tam jakieś wywiezienie, to już 500 zł. Czyli około 14 tysięcy mamy tutaj w materiałówce, jesteśmy zamknięci w tych kosztach. A kwestia robocizny, no to już każdy... Szczerze mówiąc, nie będę się wypowiadał, bo każdy ma swoje stawki, tak? Tak, no to już tak. Jak mówiliśmy wcześniej, jest rejon, czy to Warszawa, czy to Warszawa. Rejon wschodni, rejon zachodni, północny, południowy. W każdym z tych rejonów są inne stawki i każdy rejon rządzi się własnym. Z takich plusów jeszcze to warto też zwrócić uwagę, jak już w tych drzwiach wejściowych byliśmy do łazienki, że udało się też wam zniwelować ten próg, więc... Udało się też... Tak, no nawet czytałem teraz ostatnio jakiś taki post z zapytaniem, czy da się to zrobić. No, jak skuliśmy tą posadzkę z modułu, nie ruszaliśmy żelbetu, tak, po wyrzuceniu ościeżnicy, udało nam się zlicować tą posadzkę, zresztą na filmie to jest, tak, wyjechaliśmy tymi samymi budkami w część korytarza i udało nam się to zrobić, tak, bez skuwania posadzki modułu żelbetowego. Mhm. Czyli też bardzo jest to możliwe i dosyć wygodne, bo wiemy, że w tej łazienki w wielkiej płycie zawsze mają ten mały próg, który gdzieś tam może ograniczyć. Nie? Słuchajcie, czyli co, mamy w łazience zastosowany brodzik, mamy zastosowane siedzisko. Wiem, że przy następnej realizacji, tak trochę uchylę rąbkę tajemnic, będzie już nasza nisza rynkowa, czyli na te szampony i różnego rodzaju środki. Tak samo można tak samo przecież, wiecie, dokładnie można nawet blat zrobić. No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że no to już to takie rozwiązanie. Blat podunwatowy, tak, który można było też zastosować i można było zabudować na przykład pralkę, gdzie można było płytą naszą budowlaną dojść do samego sufitu i w tym, że nad pralką jeszcze umieścić suszarkę, więc mielibyśmy znowu wykorzystaną tak naprawdę przestrzeń. Mała łazienka tak naprawdę wie przestrzeń. I tak, po tej przebudowie wydaje mi się, że optycznie zwiększyliśmy ją tak o 20-30%. Tak. No i co ważne, te łazienki tak naprawdę są szablonowe, tak? One się powtarzają, ewentualnie może być tylko... No bo to były lewa, i tutaj jak ktoś się wyspecjalizuje, to będzie po prostu maestro wielkiej płyty. No. Jedna rzecz tylko taka śmieszna, nieśmieszna, pani inwestor, cały czas jej brakuje jednej drzwi, tak? Zapomina się, że do toalety nie będę, do toalety nie będę. Ale to jest przyzwyczajenie tam przez 30 albo więcej lat. Słuchajcie, dziękujemy wam. Dziękujemy. Mam nadzieję, że to podsumowanie też każdemu, że tak powiem, też pomoże w planowaniu, nieplanowaniu i w kosztorysowaniu, że tak powiem, remontu własnej łazienki. No my będziemy dalej organizować różnego rodzaju remonty, dlatego śledźcie nas na kanale facebookowym, śledźcie nas na kanale YouTube. Na pewno będziemy te filmy wrzucać, no i będziemy przedstawiać wam też nowe możliwości, tak, nowe pomysły, które zresztą nam też podsyłacie, tak, no bo to dzięki wam my też jesteśmy w stanie wykorzystać rozwiązania sytuacji. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.